Jesteśmy na Warsaw Fashion Day u Marioli Turbiarz, prysznic modowy, praski centrum konesera. Czy jesteś tutaj po raz pierwszy? Słuchaj, na tym pokazie w ogóle jestem po raz pierwszy. Tak, tak naprawdę jestem po raz pierwszy. Jestem zachwycona w ogóle tym pokazem. To nie jest pokaz, to jest rozrywka. To znaczy wydarzeniem. To jest wydarzenie, to nie jest pokaz. My musimy oddzielić pokaz mody prawdziwy z modelkami i show. Dla mnie tu świetna muzyka, świetna atmosfera. Aktorki teraz mogą, tu właśnie aktorki tworzą to tło do tej muzyki, do tych strojów. I to dla mnie jest rozrywka, to jest show cudowne. Natomiast nie widziałam nigdzie, żeby chodziły aktorki jako modelki na pokazach mody. Mnie się to nigdy nie podobało. Te poważne pokazy mody muszą być pokazami mody. Natomiast to była cudownie. No w ogóle ja tańczyłam w rytm tego, jak się nazywał ten instrument. Cudowna muzyka, kolory, kolorowe. Ja jestem zachwycona Mariolą. Naprawdę. I stroje były do tego dopasowane. I ta cała atmosfera. Stroje bardzo ładne. Bardzo ładne. Takie bardzo wesołe. Właśnie, Ewa, dobrze tutaj zauważyłeś, że potrafiłeś odróżnić, i właśnie naszym widzom to pokazałeś, aby odróżniać pokazy z udziałem zawodowych modeli i modelek, jak również pokazy z udziałem aktorów, które ma być bardziej show niż pokazem. Oczywiście, bo pokaz mody jest, no niestety musimy szanować ten pokaz mody, szanować projektantów, którzy napracowali się i pokazują, i to robią serio. I tutaj pokaz mody jest zupełnie innym wydarzeniem. Natomiast modelki, aktorki, które się śmieją, idą sobie zupełnie nie tak jak modelki, to jest świetne właśnie w takim show. A jak tobie podobały się dzisiejsze dwa pokazy Marioli Turbiarz? Podobały mi się bardzo, bo Mariola kolorowa, zwiewna, kobieca, wesoła, i to pasowało bardzo i do wnętrza, i do muzyki, i do Marioli. Czy już miałeś okazję odwiedzić butik prysznic modowy, między innymi Marioli Turbiarz? Tak właśnie miałam i już mam na oku jedną kurtkę i mam na oku buty, bo buty mi się bardzo podobały i te buty bym chciała sobie kupić i muszę przyjść, kiedy butik będzie otwarty. Już tak sobie zaplanowałam.